Po tytule tego filmu pewnie większość z was powie, że jakiś Intel i9. Ci z was, którzy tak jak ja są fanami AMD, pewnie powiedzą, że jakiś 32-rdzeniowy Threadripper. Znowu z kolei ci, którzy zajmują się serwerami, pewnie wskażą na jakiegoś Xeona. I pewnie wszystkie te trzy odpowiedzi w pewnym sensie są prawdziwe. Jednakże jeden z moich widzów uparcie twierdzi inaczej. Uważa bowiem, że najlepszy procesor to Intel Core Duo E8400. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Większość z was pewnie teraz uważa, no gdzież, no skąd E8400 mógłby być najlepszy na świecie? I oczywiście przyznam wam rację, bo sam tak nie uważam. Jednakże jeden z moich widzów ciągle uważa, że E8400 to jedyny procesor, jaki powinien mieć rację bytu. I możecie stwierdzić, że no z Maslo, no dałeś się na bejta, ktoś tam ci napisał coś i już się uwierzyłeś i wielce się oburzyłeś. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że przez bite 2 miesiące, podkreślam, bite 2 miesiące, praktycznie codziennie wysyłał mi jakieś wiadomości dotyczące E8400. Jaki to ten E8400 nie jest cudowny, że E8400 da się podkręcić na 4 GHz, że E8400 Wiedźmin 3 4K Ultra HD, E8400 to w ogóle fenoma czterordzeniowego, niszczy we wszystkich, co ludzie kupują inne procesory, skoro każdy mógłby mieć. Ja to wszystko rozumiem. Że to jest w pewnym sensie nieprawda i jakoś sam podświadomie to czułem. Jednakże gdy opowiedziałem wam tą historię na pewnym z moich live streamów, no niestety podłapaliście temat i inni też zaczęli mnie prześladować E8400. Jako że nigdy za czasów świetności nie miałem przyjemności, zrymowało się więc, prawda, nie miałem przyjemności używać Core Duo, zacząłem się coraz bardziej nad tym wszystkim zastanawiać. A że jestem raczej osobą, która nigdy nie chce iść w zaparte i zawsze stara się jakoś swoją wiedzę zweryfikować, pomyślałem, że no kurde, no nie wiem, w sumie to w Bębnie mieszkam, więc no co mi szkodzi to sprawdzić, tak? Tak więc dzisiaj zapraszam was na niesamowitą przygodę, w której zweryfikujemy, czy Wiedźmin 3 Uber na E8400? Tak więc porozmawiajmy sobie o platformie testowej. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji procesor E8400 na socket 775, taktowany 3 GHz. Akompaniować będzie mu 8 GB pamięci DDR3 od G-Skilla. Jako że chciałem mieć pewność, że żadna karta graficzna nie będzie bottleneckiem dla tego jakże potężnego procesora, wziąłem najpotężniejszą kartą graficzną, jaką miałem, czyli Radeona R9290. Zasadniczo ta karta graficzna to bydle i do jej zasilenia potrzebna jest cała elektrownia atomowa z Czarnobyla, dlatego cały ten build zasilać będzie zasilacz semimodularny firmy Sharkoon o mocy 550 W. Żeby tego było mało, żeby w żaden sposób nie ograniczać tego wszechmocnego, najpotężniejszego procesora, użyłem tutaj dysku SSD o pojemności 120 GB na system oraz na najpotrzebniejsze programy. Jako że na samym początku dość sceptycznie podchodziłem do tego całego pomysłu, stwierdziłem, że nie będę się patyczkował i rzucę ten procesor od razu na głęboką wodę, no a konkretnie mówiąc głęboką wodę zwaną GTA 5. I moi drodzy, cóż za niesamowite zaskoczenie i gdzie się podziała ta niesamowita wydajność tego procesora? Okazuje się, że nasz poczciwy E8400 nie jest w stanie nawet poprawnie wyrenderować Los Santos GTA 5. I oczywiście wszystko bangla tutaj na najniższych ustawieniach, no i ewidentnym bottleneckiem w tej sytuacji jest wcześniej wspomniany E8400. Gdy stoimy i się nie ruszamy, procesor cały czas żyłowany jest na 100%. I tutaj karta graficzna zdaje się raczej nie mieć najmniejszych problemów. Stwierdziłem, że no cóż za wielkie rozczarowanie, no kto by się spodziewał. No to co, lecimy dalej. Wiedźmin 3.
I tutaj prześmiewczo w Wiedźminie w głównym menu mamy do dyspozycji, uwaga, aż 1500 FPS-ów. Więc przypuszczam, że gdy wspomniany widz wspominał o tej super wydajności, miał na myśli oczywiście wydajność w menu głównym. Jednakże tutaj dochodzimy do pewnego zwrotu akcji, gdzie szczerze mówiąc troszeczkę mina mi zrzedła. Ponieważ gdy wymaksowałem Wiedźmina faktycznie na Uber, wyłączyłem Hairworks i ustawiłem postprocesy na wysokie, okazało się, że Wiedźmin działa. I to działa naprawdę nieźle. W sensie, jasne, okej, rozumiecie, nieźle jak na procesor z 2008 roku, tak? I szczerze mówiąc, od tego momentu zrobiło mi się troszeczkę głupio, bo cały czas poniekąd lekceważyłem i nie chciałem wierzyć w tą wydajność E8400, jednakże w przypadku Wiedźmina okazało się, że radzi sobie ten procesor naprawdę całkiem nieźle. I okej, nie jest to najpłynniejsze 30 FPS-ów, jakie w życiu widziałem i myślę, że gdyby faktycznie udało się ten procesor wykręcić na te 4 GHz, no to Wiedźmin byłby jak najbardziej grywalny. Więc tutaj naprawdę zwracam honor, rzeczywiście Wiedźmin 3 zaskoczył mnie, że uruchomił się tak sprawnie. Dalej uruchomiłem Counter-Strike'a Global Offensive, ponieważ jest to dalej dość popularna gra. No i tutaj niestety musiałem troszeczkę potweakować, dodałem pewne parametry do uruchamiania Counter-Strike'a, tak żeby mapa cała załadowała się do pamięci. No i okazało się, że Counter-Strike jest grywalny. Jest okej, naprawdę. Mniej więcej średnia klatek wynosi około 80. Jednakże nie jest to najpłynniejsze doświadczenie, jakie w życiu widziałem. I o ile w przypadku Wiedźmina, gdzie jest to gra nie e-sportowa, możemy sobie pozwolić na pewnego input laga, no to tutaj było to rzeczywiście niewygodnie. I ostatnio, gdy testowałem Counter-Strike'a na komputerze ze śmietnika, gdzie do dyspozycji miałem RAM DDR2 oraz o wiele słabszą kartę graficzną, Counter-Strike wydawał się o wiele bardziej responsywny i przyjemniej mi się w niego grało. Tak więc w tym konkretnym case'ie myślę, że E8400 ok, sprawdza się, gra jest grywalna, jednakże nie jest to komfortowa rozgrywka. Dalej uruchomiłem kolejną bardzo popularną grę e-sportową, League of Legends. No i tutaj myślę całkiem pozytywne zaskoczenie, ponieważ po wymaksowaniu wszystkiego gra jest jak najbardziej grywalna i mamy tutaj do dyspozycji średnią klatek na poziomie 100 FPS-ów. No jest to jak najbardziej w porządku, League of Legends nie jest dość procesorową grą, więc tutaj jak najbardziej karta graficzna gra pierwsze skrzypce, no i wszystko działa to jak najbardziej sprawnie. No i na sam koniec dorzuciłem jeszcze Minecrafta, który potrafi być dość procesożerny, jeżeli chodzi o renderowanie świata. No i tutaj przy wyłączeniu synchronizacji pionowej, ograniczeniu cząsteczek oraz wyłączeniu mipmappingu uzyskujemy również wynik na poziomie 100 FPS-ów. No i myślę, że jest to wynik, który powinien zadowolić każdego przeciętnego gracza, włączając w to mnie. I mi osobiście w Minecrafta grało się jak najbardziej przyjemnie i nie mam żadnych zastrzeżeń. Moi drodzy, i tutaj dochodzimy do pewnej konkluzji. Mianowicie w połączeniu z tą kartą graficzną, z tym Radeonem, który ma wydajność na poziomie GTX-a 970, powiem wam, że ten E8400 nie jest aż tak tragiczny, jakbym się tego spodziewał. I myślę, dobrze, że podszedłem do tematu w taki sposób, że mimo wszystko postanowiłem to wszystko jakoś w głowie zweryfikować. I powiem wam, rzeczywiście, E8400 nie jest aż tak zły. I oczywiście moja racja polega na tym, że ten procesor nie jest mocniejszy od Phenoma, bo w Cinebenchu uzyskał ledwie raptem 182 punkty. Mimo wszystko, jeżeli ktoś z was potrzebowałby komputera do przeglądania internetu i grania w ligę, no to myślę, że rzeczywiście mógłbym polecić ten procesor. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie czegoś się nauczyliśmy. I tutaj myślę, zwracam honor również dla Kewa, który rzeczywiście zaciekle bronił tego E8400. No i rzeczywiście, może nie okazał się on tak cudowny, jak on go koloryzował, jednakże po zweryfikowaniu okazało się, że nie jest aż tak źle. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych livestreamach i filmach, a jeżeli wam się podobało, to polecam zerknąć na mój kanał, gdyż tam jest jeszcze troszeczkę rzeczy na temat technologii. Tyle z mojej strony, do zobaczenia, na razie, bajos!